To 3, 2, 5, 9. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z S-Terry. I go M-Digni. Jestem. Jesteśmy... Zgramy ze strachu. Ja już włączę ten stopera, niech się tam śmiga, bo ja potem zapomnę. Tykniemy się dalej w grę. Ja muszę sobie to przyciszyć, tą muzykę, bo ona, nie dość, że jestem zestresowana, to ona jeszcze bardziej mnie stresuje. Te takie nowoczesne... Takie laserowe te dźwięki, nie podoba mi się to. Czy denerwuje mnie to, a tym bardziej mnie stresuje tutaj ta rozgrywka. Idę na hama. Idę na hama. Szłam za nim i odbiłam, i on też odbił sobie. Ja pierdzielę, udało mi się! No, ale normalnie miałam serce w gardle. Ja pierdzielę. Bo się bałam zaś tego dźwięku, że zaś mi będzie wieża, ja to będę zestresowana. Mam apteczek dużo, ładnie naboje. Ale tu zaś, ja pierdzielę, Ja pierdzielę, serce mi to wali jak młot. Skaczę bokiem i próbuję skoczyć pomiędzy te lasery. Okej. I tutaj też muszę skoczyć. Tutaj jest jakaś do zestrzelenia ta, butla gazowa. Gdzie? Przy wejściu. A myślisz, że trzeba ją rozstrzelić? No, udało mi się ją rozstrzelić. I co się dzieje z nią? Nic, wybuchła. Aha. No coś więcej. Wow. No dobra. Znaczy teraz, kurde, tutaj będzie ciężko chyba tam przeskoczyć, nie wiem. Bokiem skacza, ty? Ja się turlałem. Aha, no też w sumie dobry pomysł. Dobra, przeskoczyłam, zapisuję. Boję się, że tu by tym chłopy zaś jakieś na każdym kroku. Mnie to stresuje. No. Aha, tutaj potrzebujemy płytkę. Chyba tak, albo jakąś kartę, nie wiem. No to... I otwarte. Dobra, ja idę z pistolcami, bo to się... No to już jest koniec tych laserów? Znaczy tych strażników, że tak się mamy czajać? Nie wiem. Jezu, ale z tą muzyką, to jest dramat. Na jakieś, że teraz... A to nie będziemy już w tym hotelu u tego? Nie wiem. Ja nic nie wiem. A i ten obraz tak wystaje dziwnie. Który? Ej, słyszę kogoś. Gdzie? Idzie ktoś do mnie. Boże, boję się. Nie. A ty poszłaś już schodami? Weszłam prawie, ale cały czas słyszę, że ktoś biegnie. Znaczy, nie wiem. Boję się, że mi zaraz na łeb wyskoczy na tych schodach. No, jest ktoś. Na tych schodach? Tak. Dobra, zeszczelę go. Dwóch chłopów! Wow. No dobra, no i co? Ja przy okazji coś stłukłem, jakąś szklaną osłonkę przy jednym z artefaktów. Mhm. Dobra, można to wziąć pewnie, co? Tak. Czekaj, bo jeszcze tłukę jednego. No ale ja słyszę jeszcze, że idzie. No dobra, ale po co nam to? Trident, trójząb. Oni nic nie zostawili. Dobra, idę na dół. Kupiłem ich z pistoletów. A róże? Nie. Nie. No dobra, ale co, my mamy zaś tą samą drogą wracać? Bez sensu. Skrzynię otworzy, skrzynię otwiera. Nie chcę wracać tą samą drogą. Też mi się to nie uśmiecha. Płytki nie mamy. Nie wiem, dziwne to jakieś. Aha, tu się chłopy dobijają. Gdzie? Drzwiami. Tam drzwi są zamknięte za laserami i oni się dobijają tu do nas. To my czegoś nie mamy pewnie. Myślisz? No tu jest na płytkę. Nie mamy płytki. No po co nam ten trójząb? A czy przy tym trójzębie oni nie zostawili jakichś... Wracam się. Do nich? No. Tak, na górę się wracam. Może tą płytkę zostawili? Tak. No właśnie, trzeba ich pomacać też z każdej strony. O, właśnie. Podnosi! Tak! Patrz, faktycznie. O, rzeczywiście! I co, mamy płytkę? Tak, mamy access disk. Mhm.
Uff, serce mi wali. A tym bardziej, że oni tu już idą, więc ja podejrzewam, że włożymy płytkę i oni do nas przybiegną. Myślisz, że to tak będzie? No bo oni się pchają tam już, ja już widzę, jak nogi im wystają. Nie wiem, gdzie ci te nogi wystają, ale nie wnikam tam. Te chłopy. Nie, dalej są zamknięci. Patrz, nie otworzyło się. To jest jakaś książka. A, ona czyta, dobra. Aż się napije wody. A ja się jestem ciekawa, jak ona do niego gada, skoro on ma do niego strzelają. Ta. Ale ona chyba nie wie. Jakaś dziucha. Oh, the diablo! Vengo a salvarti, John. No, è proprio questo che voglio. Non venirmi a cercare. Devi per... Bene, bene. Lara, shit! Oh! Gdzieś jesteśmy? Ja zapisuję. Tak, tak, ale ładna. Muzyczka. No, no, chciałam właśnie powiedzieć. Jeszcze w fontannie są nabojki. Tak? Mhm. Taka z windy muzyka. Z czego? Z windy. Z windy. To są schody na dół, może na dół nawet. Aha. A jeszcze na biurku są naboje. Tak, 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 ale tutaj jest na klucz na dole, także już nic nie zrobimy. Więc prawdopodobnie... No, trzeba iść po schodami do góry niestety, bo na dole trzeba mieć jakiś klucz. Ile ja mam tych flor? Dużo. 117! Ja palę ja cały czas. Chyba paliłem. Ej, tu jest znowu ta! Że ja palę cały czas, ale tu jest znowu ta butla do zestrzelenia. Chyba. Jakiś klucz jest, trzeba wsadzić. Tak. Nie, tej butelki się nie da zestrzelić, chyba że jest z tego. Ze skarabinu. Gdzie masz tę butelkę? A stoi przy takiej wazie też do rozbicia, po schodach do góry. A spróbuję ją z celownika. Nie. A ty poszedłeś na górę. No, bo tam na dół mówię, że klucz trzeba, nie? O, okienka tak. Jakieś są. Pianinko. Nie podoba mi się ten spokój, wiesz? Mi się nie podoba to, że sekrety. Niepokoi mnie to. Otworzyłam jakieś drzwi do jakiejś sypialni, pokoju. Pali się tu. To jest jakaś szafeczka? Tak, ona. Szafeczkę przy łóżeczku przeszukuję. Ale chyba ktoś idzie do mnie? Czy to ona tupta? Łatwo. Gdzie ty masz łóżko? W pokoiku. Aha. Łazieneczka. Jakaś kobita tu myje podłogę. W kiblu! Czartujesz? Zobacz co. Nie wierzę. Pani sprzątająca, ale nigdy takiej nie widziałam w tym, w kostiumie. Dzień dobry. Czy pani wie w ogóle, z kim pani ma do czynienia? Z Larą Croft. Kobito, cząśnij się. Ty ziuta, gdzie ja mam dalej? Ty może miotłę trzeba jej pomóc w sprzątaniu. Nie, nie podnosi. Aha, tutaj w wodzie coś jest, apteczka. No, duża apteczka, ale... A co ona w ogóle wzięła z tej szafeczki, bo ja nie zwróciłam uwagi. Chyba naboje. Coś mi się wydaje. No dobra, to co? Idziemy dalej, nie? O mój Boże, o Boże, o nie, o fuck. Chłopy.
Ale ile? O nie. Ja wyjmuję karabin. Wyjęłam. O, Klara dzwoni na policję. Oh my god! Oh my god! Bo jak biegnie! Co mówisz? Jak ta baba biegnie, zobacz! Dzwonić. Ej, nie ma czasu! Ja pierdzielę, to jest na czas! Poczekaj na mnie! Jak zabijesz chłopów. A, ta dziołcha stanęła. O Boże, jak ja mam go zna... Aha, tam było. To rzeczywiście tu jest na czas. Tak. O Boże, nie wiem, czy ja zdążę. Bo to trzeba tam na dół lecieć do tego, wiesz, do tego zejścia, co było po schodach na dół. O Boże. Tu jest jakaś apteczka. Ja nic nie biorę, mi się już czas odlicza. No mi też. Ja nie wiem, czy tu można zapisywać w trakcie tego. Ja zapisuję, ale pewnie ja nie. Ja zapisuję. To trzeba na dół, nie? Tak. O Boże, ale tu jest jakiś... Aha, tutaj ten trójząb. Dobra, szybko. Gdzie to było? Gdzie to było? Na samym dole. Ja pierdzie... Nie, ja już nie zdążę. Ja już tak panikuję, że nie potrafię się ruszać. Tam przy tym stoliku, co były te, nie? Te znajdźki tam. Ja zapisuję co chwila. Ja zapisuję, ale boję się, że wiesz, że się czas zresetuje jak ten. Jak zloaduje, nie? Że nie będzie można. A, tu jest Poseidon. To może ten trójząb trzeba. Tak, tylko... Ech. Otworzyła się jakaś klapa ze znajdźkami, a kurde, gdzie ten żon jest? Gdzie mam go szukać? Nie wiem, ja ryzykuję. No wzięłam te znajdźki. Dobra, nie wiem, tej małej... The sauna is really hot. Ja zapisuję. O, sekret to jest. Tak? No. Ja pierdzielę, no zaraz umrę, bo sauna mnie zabije. Szybko. Ja pierdzielę, umieram. Umarłam, tak? Nie. Tak! Umarłam, muszę wczytać. Tylko nie wiem, czy się będzie czas dalej odliczał. Tu jest jakiś przycisk. Trzeba pokrętło zakręcić, bo sauna zabije. Gdzie? Na dole. Bo tam wchodzisz do tej sauny i trzeba klapę otworzyć. Aha. Okej. Okay. Czy zdążę? Spaliłam się, czemu? Aha. No Boże, nie zapisałam. Spaliłem się. Nie napisałam znowu. Ja... Ech. Nie, ja już się za bardzo stresuję, nie potrafię tego zrobić. No dobra, zakręciłam ten z sauny, ten korek, ale co dalej? O, możemy... nie ten korek. Dźwignia naścienna jest. Koło wejścia do tego, do sauny. Do tej koło klapy. Ja zrobiłam tylko ten jeden. Pokrętła. Ale ja zrobiłam tylko jeden, ten od sauny. Nie robię tego, co mnie pali. A, tutaj trzeba odpowiednie pokrętło. No. O Boże, nie wierzę. Boże, Boże, jak mam to zrobić? Nie, nie zdążę tego zrobić. To nie włączyłaś tej sauny jeszcze? Wyłączyłam, ale... O Boże, serio? Ja pierdzielę. Nie wiem, to jest tak zawiłe jakieś, głupie. To jest jakaś dźwignia naścienna. Tak. Ja nie wiem, ja te znajdźki zbieram, głupia. Aha, jestem chyba. Aha, i otworzyła jakieś drzwi. Tak, jak tam wlecisz, to od razu kartony rozwalaj, bo tam za kartonami jest przycisk. Gdzie kartony? Jak wejdziesz do tego pomieszczenia, które się otworzyło. Tam będą takie kartony i za kartonami będzie przycisk. Aha. No, ja się boję, że ja to będę wszystko powtarzać od nowa. Bo ja się wlekę. Ale tutaj się nauczymy tej drogi, nie? No. Uż, kurwa, a ja się o wszystko bloczę. O drzwi jakieś głupie. Aha, i tutaj za tym kominkiem się otworzyło. Gdzie ten kominek był? No, a tam, gdzie baba myła podłogę. A gdzie baba myła podłogę? Na pierwszym piętrze. Aha.
Okej. Nie wiem, ja nie zbieram tych znajdziek w tym kominku. Bo ja się boję, że ja nie zdążę czasowo. Gdzie to było? Gdzie to było? No wyciągaj tą broń! Nie no, kurwa, nie wytrzymam z nią. A! Schody mnie za tego. Gdzie ten kominek? Gdzie ten kominek? No w pierwszym pokoju, tam gdzie łóżko. A, już mi się pokiełbasiło strasznie. Boże, znalazłam go. On jest za tym kominkiem, tam jest drabina do góry i on tam już jest. Tak, jest tu żon? Tak, tylko trzeba tych chłopów tam zabić, to sobie apteczkę może weź, bo ich tam chyba z pięciu jest. Aha. O, bo... pojechał! Kisnę. O. A czy ja zdążę ich zabić? Została mi minuta... Tak, bo ja też miałam minutę coś. Trzeba odskoczyć do tyłu? Nie, na samą górę wchodzisz. Ale też zależy, z której strony wszedłeś. Albo odskoczyć do tyłu, no. Bo ja nie wiem, z której strony jesteś, ja szłam na samą górę. O chuj. O chuj. Ale wczytaj se, bo nie... Jakby co to można wczytywać, bo się nie resetuje. O, tak powiem. Ale masakra, apteczka. I do żona podejdź. No, jak ich zabijesz, nie? Gdzie jest żon? Aha, tu jest. Bene. Zobacz tą w ogóle końcową scenę. Tam prawie i cycki maca. Ale oni jadą. Romeo i Julia na skuterze. No koniec. No. Krótkie to. Jednego tego nie mieliśmy, sekretu. No ciekaw jestem, gdzie on jest. A zbierałeś te znajdźki w kominku? Tak. Aha. Bo tam przy Trójzębie był, mówisz, tak? To był sekret. No tak, on tam zaciupał. No, 2x3. Ciekawe. Ale wzięłaś ten sekret, czy nie? Tak, mam 2x3, no. Ale nie pokazałem stanu znajdziek. Trudno. Jak? Tutaj taka była akcja, że to nawet nie było czasu na takie rzeczy. No właśnie. A, coś tam się używało, nie? Ja brałam apteczki cały czas. No, przy tych akcjach trzeba było brać apteczki, nie? No. No to taki krótszy odcineczek teraz wyszedł. Ile tam wyszło? No zostało 12 minut i 20 sekund. A no to jeszcze trochę pogadamy. Niecałe pół godziny akcji. Może być. No to co powiesz? Co powiem? Pierwsza część była przebajeczna, przepiękna. Były elementy trochę miasta, trochę tajemniczości, trochę grobowców i takich niespodzianek, takich pułapek. Trochę mniej mnie się podobała ta część, powiedzmy, biurowo-nowoczesna. Mm-hmm. Nie lubię skradanek takich typu właśnie Nowy Jork w piątce. To bym zaliczył na minus, aczkolwiek cała ta zabawa z tą czasówką była ekstra. No, stresujące to było. Te zakradanki też były stresujące. No, aczkolwiek jak... Podsumowując to, reasumując, to było całkiem ciekawe. No, ale ona ładne te customy robi, to jej muszę przyznać. No, ma pomysły kobieta. Piękne są te świątynie, te krypty. To jest tak klimatycznie tam w tych miejscach, fajnie, pięknie jest to zrobione. Dałbym takie mocne 8 na 10. Mhm, bo za krótkie, nie? Za krótko. W porównaniu do Molis i do Albero Bello, to zdecydowanie za krótko. No. Podejrzewałem, że będziemy jeszcze, wiesz, jakieś drugie posiedzenie do tego. No. A ja kurde, już pojechali na tym motorze. No, a ale... ty mówisz, że to walkthrough komuś wyszło 39 minut? No, ale oni to grają z tym... solucją od razu, nie? Nie na ślepo. No i się nauczają, jak to grać, nie? No, jeszcze jestem ciekawa, zobaczę sobie zaraz po nagraniu, gdzie był ten sekret. Bo jestem tego bardzo ciekawa. Ten jeden. Ja też poszukam, może dogram. Zobaczymy. Zobaczymy, no. A teraz ja nie będę szukał, jest za późno. No,
No, bo trochę żeśmy posiedzieli, ale warto było. Ty też oceniasz 8 na 10? Tak, czy... też bym tak dała. No, bo kurde, za krótkie to było. Jednak taki niedosyt jest. Super, bo cały czas się coś działo, cały czas żeśmy coś robili. Cały czas ta akcja i... była. Ja bym trochę rozbudował chyba trochę bardziej fabułę, bo generalnie wchodzimy w custom, od razu rozmawiamy z Johnem i od razu widzimy, że go tam biorą go w dyby i wiemy generalnie praktycznie całą, wiesz, fabułę tego customu. No. Więc ja bym to jakoś tam rozegrał, że ona tam jeszcze się porusza po tym, nie wiem, po tej katedrze, że coś tam zwiedza, jeszcze się łączy z żonem, że coś tam, wiesz, on tam czyta z książek, że coś tam... No. Ja bym to jeszcze tam rozwinął, jeszcze jakieś zagadki bym tam powciskał, bo tam praktycznie była jedna zagadka, tak? Z tymi światełkami. Światełkami. No dobra, powiedzmy, że jeszcze z tymi symbolami, ale to było akurat łatwe. I trochę mi tego zabrakło, dlatego taki 8 na 10, aczkolwiek klimat, że tak powiem, budowy customu, to niebo, ta noc, w ogóle ta cała katedra jest ładnie zrobiona, ładne tekstury dobrane, całkiem. Ale tak jak mówię, minusy są, niestety. Są, ale podobało mi się. Warto było. Jakbym miał robić jakąś top listę z tej serii, to Molis na pierwszym miejscu. Tak. To jednak na drugim i na trzecim Albero Bello. No. Bo Albero Bello, ale klimatycznie Albero Bello było bardziej schrzanione. Mi się mniej podobał Albero Bello. Molis jest na pierwszym miejscu. No, Molis to był. Do nieszczęsnego sekretu. Tak, ale one były dłuższe te customy, nie? Dłuższe były te customy, tak. No. Przecież no to... tam mieli po 4 odcinki. No. Po ponad pół godziny, a niektóre chyba nawet 40 minut. No, no, tak było. No, a ile jeszcze żeśmy cięć robili czasem, żeby coś ogarnąć, nie? A tutaj pyk, wszystko, nie? No, robiliśmy tak łatwo. Nie, to było. No. Znaczy, no to... podejrzewam, że położyła właśnie ten element łatwości poruszania się po tym kastanie, bo po Albero Bello zauważymy tam długo szukaliśmy jakichś tam, wiesz, momentów dotrzenia, że tak powiem, do kościołu i zobaczenia, o co tam chodzi. To samo było w Molis. Tam nawet był taki ciężki sekret, pamiętam, za korzeniem była dźwignia i dało mi się to gdzieś tam znaleźć. Tak, tak, pamiętam to, no. A tutaj chyba poszła na taką łatwiznę. Takie połączenie trochę piątki, powiedzmy tam, nie wiem, z uliczkami weneckimi. Coś za łatwo to poszło. No łatwo, ale custom. Na minus dałbym też te elementy techniczne z tym wypieprzaniem z gry. Ja to niestety będę miał pociechane te odcinki. No, ja mnie trochę na tym motorze mnie trochę tam się zbagowałam, nie? No i ten motor, tak, mnie tam też na tym motorze tam bagowało przy tym wybuchaniu, przy tej szybie, jak się tam spadało. No mam nadzieję, że czwarty custom i mam nadzieję, że ostatni będzie lepszy i mam nadzieję, że nam przyniesie więcej atrakcji niż to jednak. I może Molis przejdzie na dalszy plan i może czwórka będzie na pierwszym. No zobaczymy. Na razie zobaczymy właśnie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, nie wiem, czy czekamy. Data premiery, bo pamiętam, że te dwa pierwsze customy były chyba w zeszłym roku robione jakoś tak. A w tym roku dopiero trzecia część, ale jeżeli ona ma zamiar zakończyć na czwartej, to podejrzewam, że chyba nas nie będzie trzymała w nieskończoność, tak? No zobaczymy, nie? Jak to jej tam pójdzie. Będziemy czekać na to i na pewno ogramy. Dokładnie. Tak czy siak wyczekujcie, że na pewno ogramy ten custom czwarty. Mhm. I że kiedyś go tam nagramy i wrzucimy, więc tak. Czekaj. No. To co, dziękujemy. Hej. Pa, pa.